2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Rozmawiamy z panem Grzegorzem Dolacińskim, który w trakcie ferii zimowych we Wschowie będzie prowadził warsztaty teatralne z różnymi grupami wiekowymi, ale najpierw zapytam, na czym one będą polegały. W ferie spotykamy się z młodzieżą, z osobami od 10 roku życia. Spotkania będą 4. Pierwsze jest jutro, we wtorek, czyli 4 lutego. Następne spotkanie jest 6 lutego, we czwartek. Kolejne w przyszłym tygodniu, we wtorek, czyli 11 lutego. I ostatnie spotkanie z młodzieżą będzie dnia 13 lutego. Będą to spotkania warsztatowe, teatralne, poświęcone takiemu wprowadzeniu w teatr, pokazaniu, czym ten teatr jest, pokazaniu, czym jest ciało człowieka w teatrze i że to ciało może się w odpowiedni sposób wyrażać. No i będziemy chcieli osiągnąć właśnie ten najważniejszy cel, żeby młodzi ludzie zrozumieli, że to jest świetna forma wyrazu dla nich. Ludzi młodych, którzy na pewno mają wiele talentów i czasami mają kłopot z tym, w jaki sposób te swoje talenty pokazać, właśnie wyrazić coś, co chcieliby powiedzieć innym. Także to jest taki główny cel, zamiar. No, warsztaty teatralne będą się opierały na ćwiczeniu emisji głosu, pracy z ciałem, różne techniki, etiudy teatralne między innymi, pokazaniu, czym jest scena, jak powinniśmy się zachowywać na scenie, co mówi nam na scenie, że nie tylko jest to człowiek, ale właściwie wszystko, co znajduje się w tej przestrzeni teatralnej, mówi również widzowie. Także takie wprowadzenie w pigułce, trochę własnymi słowami, nie może tyle teoriami jakimiś wielkimi, ale własnymi słowami, tak jak ja to czuję, chciałbym to przekazać młodym ludziom. To jeszcze na koniec powiedzmy, o której godzinie odbędą się te spotkania i gdzie młodzież powinna udać się? Zajęcia będą się odbywały od godziny 17, będą trwały 1,5 godziny. Także w każdy ten dzień, początek, godzina 17, w tej sali, w której w tej chwili się znajdujemy, czyli jest to sala Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, sala byłej biblioteki czytelni szkolnej. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, a może nawet przede wszystkim osoby, które nigdy nie miały nic wspólnego z teatrem i chciałyby tylko na to spojrzeć, zobaczyć. Te osoby zwłaszcza serdecznie zapraszam, bo chciałbym otworzyć te drzwi teatru przed wszystkimi.